Maska teatralna. Już dziesiątki tysięcy lat przed naszą erą pojawiły się pierwsze maski. Mówią o tym malowidła paleolityczne w niektórych jaskiniach, które przedstawiają postaci w maskach przypominających głowy zwierząt. Najstarsze maski, które zostały odkryte, mają 9 tysięcy lat. Są elementami wielu kultur, tradycyjnych występów, ceremonii czy rytuałów. Maska to również symbol teatru antycznego. Pierwsze maski były raczej umowne. Aktorzy malowali twarze bielą ołowianą lub moszczem z winogron. Potem wykonywano je z lnu, korka lub drewna. Maski były nieodłącznym elementem stroju starożytnego greckiego aktora. Dzięki maskom możliwe było odgrywanie wielu ról przez jedną osobę. Od średniowiecza maski używane były w czasie zabaw karnawałowych, zwanych maskaradami, a od XVI wieku wprowadzone do teatru dworskiego. Później do komedii dell'arte. Również dziś maski są bardzo często wykorzystywane w teatrze lalek. Aktor występujący na scenie bez maski, w tak zwanym żywym planie, posiada całą gamę możliwości wynikających z mimiki twarzy oraz spojrzeń, by stworzyć określoną postać. Maska teatralna natomiast zabiera wszystkie te możliwości, które daje twarz. Dlatego pozostaje ciało, ruch, gest, który dookreśla daną postać w masce. Pamiętajmy, aby ruchy były bardzo charakterystyczne, mocno dookreślone, wręcz przerysowane. Ale zanim założymy taką maskę, przyjrzyjmy się jej charakterystycznym cechom, w tym wypadku bardzo charakterystycznym, i spróbujmy przeistoczyć się w taką postać. Do dzieła zatem. Dobrym wprowadzeniem dzieci do gry w masce jest zabawa takimi prostymi kartonikami. Dzieci mogą na nich umieścić określone emocje. Mogą namalować smutek, złość, radość, co tylko sobie wymyślą. Dzięki takim płaskim formom dzieci mogą poznać podstawowe zasady gry w masce. Czyli nie odwracamy się bokiem, nie odwracamy się tyłem. Staramy się, aby cały czas maska była widoczna dla widza. To teraz czas na dzieci. Thank you.
A teraz czas na prawdziwą maskę. Zobaczmy, jak poradzą sobie ze mną ci trzej muszkieterowie. Kolejnym rodzajem teatru lalek jest teatr przedmiotu. To one, przedmioty, ożywiane przez animatora, stają się bohaterami opowieści. Nie musimy używać słów, wystarczy muzyka i plastyka, by stworzyć przepiękne obrazy. Teatr przedmiotu to miejsce dla wyobraźni, dla abstrakcyjnego myślenia, dla naszej kreatywności. Thank you.
teraz sprawdźmy, jak z innymi przedmiotami poradzą sobie nasi młodzi adepci sztuki. Na początek lina i patyk. Hello.
Ha, 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 ha